przedszkole dla psów. Jak to pierwszy raz usłyszałam, mówię, dobra ty, może po prostu zamiejscowa młodzieżowa filia szkoły w Szczytnie. Ale nie, to jest prawdziwe przedszkole dla prawdziwych, znaczy czekaj, wróć, to jest pięciogwiazdkowe przedszkole dla psów. Słuchajcie, miesiąc tam kosztuje 1200 bez weekendów. Ja nie wiem, kto tam zajęcia prowadzi, ty. Wnuki Szarika? Potomkowie Łajki? Co one mają w planie dnia? Rytmikę, zajęcia z logopedą? Za 1200 wykładowym powinien być angielski. Brutus, powiedz hał, a teraz po angielsku. Uf, uf! Dobrze, Brutus. Wkręciłam sobie jazdę, że mam duży nos, znaczy mam duży nos, ale wkręciłam sobie jazdę, że ciągle na to zwracam uwagę. Ale tak naprawdę, że wiecie, patrzę w lustro i nie widzę nic innego poza nosem. Nie wiem, jestem kurwa w przymierzalni, nie? I mam takie, mierzę spodnie i mam takie, okej, okay, fajne dżinsy, tylko ten nos kurwa jakiś taki, nie? Kurwa ten nos, ten... Ale to jest pojebane, że ja dobieram buty do nosa. Nie, kurwa, te kozaki nie do tego nosa. I wiecie, że ktoś mi powie, Viola, ładnie wyglądasz i ja sama sobie w głowie dokańczam, no ale gdyby nie ten nos. No pojebany łeb. I uznałam, że skoro zrobiłam sama sobie kuku w głowie, to muszę sama z tego się wyleczyć. Wiecie, o co chodzi? Że muszę sobie wkręcić, że ten duży nos jest zajebisty tak naprawdę. I wiem, że teraz ktoś się zapyta, Viola, jakie są plusy posiadania dużego nosa? Już wam mówię. Śmiało mogę sobie wsadzić tampona do jednej dziurki, do drugiej długopis i znowu ktoś się zapyta, Viola, ale co dalej? I już wam mówię, jest pożar, płonie dom. Jest pożar, płonie dom. Biorę dziecko pod pachę. Pod drugą pachę dokumenty i kołdrę, bo jestem pojebana. Nie wiem czemu kołdrę. I nagle wybiegając z domu, wszystko płonie w chuj. Przypomina mi się, kurwa, mam okres. Więc patrzę, na komodzie leżą dwa tampony. Ja śmiało wciągam je nosem i mam dwa tampony. Ale wy, kurwa, z małymi nosami, wiecie co robicie? Przeciekacie, patrząc na zgliszcza swojego domu i marzycie o wielkim kinolu, kurwa. Co jest najgorsze w remontach? Pakowanie się. Ja się zaczęłam pakować tą słynną metodą, wiecie, japońską, tą taką, patrzę się na każdą rzecz po kolei, biorę ją do ręki i myślę sobie, czy to mi sprawia radość? Po 10 rzeczy zmieniłam na metodę bardziej słowiańską. Na chuj mi to. Gdy już przebrałam wszystkie rzeczy, stwierdziłam, że czas ogarnąć jakąś ekipę, żeby mi to wszystko zapakowała, przeniosła. Odpaliłam Tindera. Słuchajcie, 4 pary każdego na inny dzień. I tylko napisałam, że proponuję wspólny wysiłek fizyczny. Zazdroszczę ludziom pewności siebie, bo widziałam taką sytuację na wrocławskim rynku, że szedł taki koleś bez zębów na przodzie. I dziewczyna w oknie siedziała i on tak do niej krzyczy, jak tam najszybciej do ciebie wejść? I ja tak sobie pomyślałam, że najszybciej to będzie przez ortodontę. To będzie najszybciej? I tak to zapamiętałam jako taki akt odwagi ciało pozytywnej, tak to zapisałam sobie w głowie. I później miałam taką sytuację, że po występie jedna pani do mnie podeszła i mówi, pani to wygląda na żywo lepiej niż na plakacie. Ja sobie myślę, kurwa, ja za to płaciłam. Nigdy nie uprawiałam sportu. Ja nie wiem, co z wami jest. Ja nie wiem, co robiliście przez 2 lata. Czy to był jakiś rozwój, czy był sport. Ale jeżeli tego nie robiliście, to ja jako osoba, która całe życie szczyciła się tym, że pogardzam sportem, chcę wam powiedzieć, nie idźcie tą drogą. I teraz przenieśmy się do czasów, kiedy byłam dzieckiem. Ja zrobię teraz taką legendę, jak ludzie w wieku naszych rodziców, kiedy wszyscy działali w Solidarności 20 lat temu. Wiecie, jak wyglądał WF? WF to była jakaś kompletna ściema. Nie było w ogóle hal sportowych. Dzieci ćwiczyły na korytarzu. W ogóle to nie było atrakcyjne. Co było dla dziecka? Co było dla dziecka? Piłka, kurwa, lekarska. To jest piłka dla dziecka? Kto wymyślił piłkę lekarską? Lekarze? Jacy lekarze, którzy nienawidzili dzieci, którzy powiedzieli, dobra, kurwa, niech się pierdolą małe chuje po prostu. Zrobimy wielką piłkę, będzie ważyła 40 kilo, będzie jakaś brązowa, skórzana i jeszcze jakby dzieci chciały sobie poturlać, kurwa, to nie, będą musiały rzucać ją do tyłu, prawda?